Mecze piłkarskie możesz obstawiać na stronie etoto.pl. Etoto. Legalny polski bukmacher. Witam Państwa w magazynie W Ringu. Jak co tydzień odniesiemy się do tego, co wydarzyło się podczas minionego weekendu w polskim światowym boksie. Będziemy też rozmawiać o tym, co przed nami, a także o tym, co w życiu gościa specjalnego. Dzisiaj u nas Igor Big Brother Jakubowski. Dzień dobry. Nie, no niech zostanie Igor Tygan Jakubowski. Big Brother, Big Brother na drugiej, w drugiej roli, także dzień dobry. Dzień dobry. Big Andrew Andrzej Kostyra, Big John Janusz Bindera i Big Michael Maciej Miśki, no więc nasi stali eksperci. Widzę, że tutaj chyba big, Mateusz Borek. Nie, ja nie jestem big, ja jestem skromny reporter z Dębicy. Zostawmy tak. Widzę, że Cruiser Weight to jest przeszłość. W tym momencie? Tak, jest prawie stówka na blacie. No, dzisiaj rano 99,5 kilo. To ważyłem się. Patrzył w Cruiser. Ważyłem się także. Nie no, co to jest 9 kilo w naszej kategorii? Ja przed moim debiutem zawodowym ja ważyłem też sam 106-107 kilo, jak zacząłem trenować do debiutu. Więc no 15 kilo to też nie jest problem, tam 3-4 miesiące i spada wszystko. Widzę, że ogarnęła cię ta gorączka mediów społecznościowych, to jest jakby związane z ostatnimi miesiącami twojego życia, jakieś nowe miłości się tam widzę pojawiają, natomiast tak, powiedz co w kwestiach pięściarskich, to już jest przeszła historia, czy ty cały czas czujesz się czynnym zawodnikiem, który ma swoje cele? Nie, pozostaję w treningu, tylko wiesz, no... Trzeba też pewne gdzieś sobie plany w głowie poukładać i mieć gdzieś tam świadomość tego, jak może to wszystko wyglądać. Ja patrząc realistycznie w przyszłość, wiem, że już te dwa lata jakby straciłem. Te dwa lata, które mogłem gonić tą czołówkę ludzi, z którymi boksowałem, którzy teraz zdobywają, są już niektórzy nawet w 10 rankingu światowych mojej kategorii wagowej, a ja jestem w Big Brotherze, także trochę się te drogi porozchodziły nie w tym kierunku, w którym powinny. I wiadomo, że chciałbym jeszcze zawalczyć, chciałbym zaboksować, no bo to jest moje życie, nic lepiej w życiu nie będę robił, bo 13 lat to robię, ale wszystko jest zależne od ręki, no tak naprawdę jak gdzieś już z 2-3 razy tą wiarę traciłem, że może być dobrze, później ona wracała, znowu traciłem i tak w kółko. A co się dzieje zdrowotnie w tej chwili? No cały czas ta sama ręka, to jest ta sama rzecz, która mi doskwiera gdzieś tam od w sumie ponad 2 lat. 3 operacje u tego samego doktora Lubiatowskiego, 3 operacje nie dały efektu, wpakowane mnóstwo pieniędzy, mnóstwo czasu. Może trzeba zmienić doktora. I różnych rzeczy. No zaufałem ze 3 operacje, zaufałem jednej klinice Reha Sport, dużo osób mnie namawiało, żebym tamtą operację robił. I tak naprawdę, jeżeli teraz miałbym robić operację, to już na pewno nie mam możliwości, żebym zrobił tam po raz kolejny, bo wiem, że jest to dla mnie strata czasu, strata kolejnych pieniędzy i tak dalej. Jeżeli znacie kogoś. A czy ty potrafisz w ogóle, nie wiem, masz konkretną, skuteczną diagnozę, co się dzieje? Mam zerwany staw nadgarstkowy i miałem robione te 3 operacje. Pierwsza to tam jakieś przeszczepy ścięgien, robiony z tego staw. Druga ręka drutowana na tytan, blachy, śruby i tak dalej. Nie dało to efektu. Trzecia ręka przeszczep kości z biodra i znowu drutowana ręka, też nie dało efektu, więc albo może diagnozę złą postawili lekarze w Rehasporcie, albo źle po prostu jestem zoperowany. Ciężko mi to stwierdzić, bo jestem za krótki, żeby tutaj wystawiać jakiekolwiek opinie. Zaczynasz tracić wiarę? Powrót? Już zaczynam. Już gdybym teraz dostał informację, że ktoś by mi powiedział, Igor, daje ci 80% szans, że będzie dobrze, to myślę, że to by była dla mnie najszczęśliwsza i najlepsza wiadomość, jaką mógłbym teraz otrzymać, bo to wszystko, co się dzieje teraz w moim życiu, czyli Big Brother, różne tam inne rzeczy dookoła, te media i wszystko to w koło, no to jest tylko spowodowane tym, że jest ta kontuzja i niczym innym. To wszystko jest po prostu jakąś tam moją przerwą w tym życiorysie bokserskim. Mamy niewielu zawodników na rynku polskim, którzy ogniskują uwagę i którzy mają całkiem niezłą przeszłość w boksie olimpijskim. Były duże oczekiwania względem jakby tej przygody z boksem zawodowym Igora. On zaboksował ostatni i pierwszy raz na razie na ringu zawodowym, dokładnie 9 listopada 2018 roku. No, dla nas wszystkich środowiskowo to jest dosyć jednak smutna historia.
No tak, tak, miałem przyjemność komentować to z Grześkiem Frokcą ten pojedynek. No i czy my razem, już nawet nie pamiętam, bo z Grześkiem, że byliście w studio. Natomiast... Olśniewająco nie było, ale było nie, twardy. Ale miał wtedy już tą rękę rozwaloną, jak się okazuje. Dokładnie. Także powiedział wam później zaraz studiu po tym, bo walka była słaba, co tu dużo mówić. Natomiast no ja też wiązałem jakieś nadzieje na pewno z karierą zawodową, bo miałem okazję parę walk Igora zobaczyć w czasie jego kariery amatorskiej i to wyglądało naprawdę nieźle. Oczywiście bywały gorsze walki jak ta, powiedzmy, na Igrzyskach Olimpijskich z Okoli, gdzie te dwie pierwsze rundy oddała. Moim zdaniem mógł wtedy wygrać ten pojedynek, trzecią rundę wygrałeś. Także ty, a Okoli był w zupełnie niezłej formie, bo przecież później w tym pojedynku z Savonem walczył zupełnie dobrze, zdecydowanie lepiej niż w lidze. Natomiast no, jak słyszę o takich kontuzjach, to no, też mam obawy, bo wiele znam zawodników, którzy mieli kontuzję ręki, które im no, zablokowały karierę, niestety. To ja też może tutaj za pośrednictwem Etoto TV magazynu w ringu się zwrócę z takim apelem, kto ma jakiś pomysł na naprawienie ręki Igora Jakubowskiego, proszę do niego pisać na... Tak, prywatnej tak, wiadomości na Instagramie, bo jeżeli... wiesz, no czasami to jest tak, że ja nie krytykuję lekarza, nie krytykuję konkretnej kliniki, natomiast wielokrotnie jakby w historii zawodowego sportu to spotkałem się z sytuacją, że po prostu jest jakiś błąd diagnozy, wynikający po prostu czasami z pewnej interpretacji, z jakiegoś szczególiku, którego dobry lekarz nie dojrzy, a inny dobry lekarz zauważy, więc no ja myślę, że jak trzy razy się nie udało w tym samym miejscu, to po prostu trzeba znaleźć nowe miejsce. Tutaj wracając do tego tematu, to te Mistrzostwa Europy w Samokowie, to był taki sygnał, taki optymistyczny. Wydawało się, że po tych medalach Igora czy Tomka Jabłońskiego, że ten polski boks pójdzie do przodu, że będziemy mieć też bazę do boksu zawodowego. No Igor, wiemy co się dzieje. Tomek Jabłoński no, pracuje jako trener i niestety no, tych optymistycznych sygnałów nie widać. No, zresztą no, to też jaka jest baza boksu amatorskiego, to rozmawiałem poprzednio jeszcze z Igorem, to mówi, no, był wicemistrzem Europy, był olimpijczykiem, nikt go nie rozpoznawał. Teraz wejdzie do Biedronki 20 kobiet, prosi, żeby sobie z nim zrobić selfie. No. To jest no, kwestia wyboru. Ja tak. Natomiast wracając jeszcze do tego. Nie, no jeden Biedronka, drugi tak, Żabka. No. Ja ostatnio Żabka. Także, pan Żabka. Bo bliżej. Natomiast to, co powiedziałeś o tych sprawach medycznych. No, kiedy polski boks był naprawdę na samym szczycie, bo jak się patrzy na te statystyki polskiego boksu olimpijskiego z lat 60. 50., to jest coś nieprawdopodobnego. Tam mieli takiego fantastycznego chirurga Jerzego Moskwę, który te wszystkie pogruchotane ręce w sposób mistrzowski naprawiał, bo tak naprawdę cała czołówka, ja ostatnio na przykład jak rozmawiałem z Marianem Kasprzykiem, on też był operowany, najczęściej był to Benety, ta najsłynniejsza kontuzja bokserska, ktoś Beneta, prawda, a więc, ale to wszystko jakoś, żaden z tych wielkich zawodników po tych operacjach kariery nie zaprzestał i dalej wygrywali. Tak wizualizując przyszłość polskiej kategorii cruiser, macie kilkanaście miesięcy temu, jak popatrzymy na jednak dosyć mocną kategorię w polskich realiach, czyli Masternak, Głowacki, Włodarczyk, w dalszej kolejności Cieślak, Balski, Jerzewski. Ty gdzieś widziałeś tutaj szansę na to, żeby no, błyskawicznie w to towarzystwo wskoczył i za chwilę starał się przeskakiwać kolejne przeszkody właśnie Igor? Szansa jest zawsze, ale to trzeba by było odpowiedzieć na pytanie w pierwszej trudnej walce na dłuższym dystansie, bo to jest jednak zupełnie inna bajka i to ja często powtarzam, że nie jest kwestia przygotowania fizycznego, ten dłuższy dystans, to jednak pewna kwestia obciążenia psychofizycznego. Tu trzeba mentalnie dojrzeć do tego, żeby spędzić w tym ringu, w tym zagrożeniu więcej rund, odpowiednio oddychać i nie każdy z dobrych mięściarzy z boksu olimpijskiego i pan Janusz doskonale to wie, to ma. Oczywiście oni mają to, że w różnych stylach, z różnymi stylami obcowali, że mają niezłe nogi, dobrą szybkość. Kilka rzeczy wynieśli z tego boksu olimpijskiego, doświadczenie przede wszystkim z obcowaniem z różnymi stylami. Natomiast tak jak powiedziałem, to się okazało zawsze w pierwszej dłuższej, trudnej walce, czy ktoś na zawodowstwo się zadaje, bo wszystko boli inaczej. Ale pamiętajmy, że takim przedsionkiem do boksu zawodowego dla wielu zawodników, między innymi dla Igora, była WSB.
Ładbakiem Super Series, bo tam jednak było 5 rund, tam są inne rękawice, inne były więzienia. Także to był tak, jak popatrzymy na karierę wielu później zawodowców, którzy przeskakiwali z tego boksu olimpijskiego do zawodowego, to wielu miało całą świetne występy. No i Łomaczenko, i Usyk również, także to całe towarzystwo dawało sobie tam również rewelacyjnie. A dając sobie jeszcze tutaj kilka minut na ten wątek, powiedziałbym dookoła bokserski, bardziej z twojego życia, poza tymi 20 selfie w Żabce czy w Biedronce, co jeszcze wyniosłeś z tej historii ostatnich tygodni swojego życia? Wiesz, no to ogólnie rzecz biorąc, tak jak ci powiedziałem, to była jakaś odskocznia od tego mojego życia codziennego, od tej takiej rutyny, która gdzieś w tym świecie bokserskim się pojawia, no bo każdy, kto w tym tkwi, wy gdzieś tam, wy też gdzieś w tym jesteście, to wiecie, że to jest jednak taki jednowymiarowe cały czas życie, cały czas skupione tam gdzieś wokół tego boksu. I dla mnie to była odskocznia. Dostałem się przez przypadek totalny, więc stwierdziłem, że skoro mam i tak mam tą przerwę, to idę. Zawsze gdzieś tam lubiłem występować w telewizji, nie miałem problemów z kamerą, a z 67 kamerami też nie miałem, więc tak, no poszedłem, teraz wyszedłem, gdzieś dużo, naprawdę dużo się dzieje wokół tego wszystkiego i to rzeczy związanych niekoniecznie z Big Brotherem, ale różne spotkania, zaproszenia, gdzieś jakieś pokazy, wyjścia cały czas, no ciągle. Nie było żadnej stykowej sytuacji w domu wielkiego brata, że miałeś ochotę uruchomić tę zdrową lewą rękę? Nie mogłem, nie mogę mówić, jakie miałem kary, ale były kary takie, że myślę, że nie chcielibyście też uruchamiać tych rąk, nawet gdyby były bardzo zdrowe, więc nie. A powiedz, czy ty gdzieś to twoje jakby wyobrażenie, które miałeś z drugiej strony szklanego ekranu, ono się potwierdziło, jak już wszedłeś do środka, czy to jest jakby kompletnie inny świat, jak potem ogląda człowiek ten zmontowany materiał na bazie tego, co rzeczywiście dzieje się za ścianami? Szczerze, z ręką na sercu, dwa odcinki Big Brothera obejrzałem w całości, więc nie lubię na siebie patrzeć w kamerze za bardzo i to mam już wyniesione z czasów bokserskich. Jak oglądałem swoje walki, zawsze podchodziłem bardzo krytycznie do tego, jak boksuję. Każdy wygląda grubiej w telewizji. I tak, ja mogłem wyglądać, bo ja tam nic nie robiłem, praktycznie nie było opcji trenowania za bardzo, więc to pierwsza kwestia, ale... Wiesz, wchodzisz do tego domu i niby te kamery są, tylko że one są tak ciche i niewidoczne, że nawet ich nie zauważasz, że one są w tym domu i zachowujesz się, myślę, już po 3-4 dniach jesteś zaaklimatyzowany w tak dużym stopniu, że nie zauważasz tego i chodzisz sobie, zaczynasz żyć normalnie jak u siebie w domu, i nie zdajesz sobie nawet, nie masz tej świadomości, że te kamery nagrywają, no bo niby wiedziałeś przed programem, że idziesz do programu, który jest nagrywany 24 godziny na dobę, ale wchodząc już tam, gdzieś to wszystko odchodzi na bok. I dopiero po wyjściu, kiedy widzisz tych ludzi wszystkich na tej arenie, jak ja wychodziłem, no bo ja wszedłem w pierwszy dzień, w ostatnim wychodziłem, od początku do końca byłem. Więc wchodzisz, widzisz tych ludzi na arenie, tam multum ludzi klaszczących, wiesz, wiwatujących, to sobie zdajesz sprawę, że jednak ktoś to chyba oglądał. I wychodzisz, posiadając gdzieś tam, wiesz, na Instagramie. Nie, ja tam klaszczą, bo jest tabliczka, brawo. Na Instagramie, wchodząc gdzieś tam, boksując, będąc olimpijczykiem, powiedzmy, miałem tam 2-3 tysiące obserwujących na Instagramie, wychodzę, mam prawie 100, więc to też pokazuje, że bardziej ludzkie zainteresowanie wzbudza życie, jakiś show biznes, telewizja, bardziej takie życie codzienne, aniżeli ludzie sportowcy. Znaczy, no na pewno dzisiaj, gdyby się okazało, że za chwilę jesteś zdrowy, to w naturalny sposób mógłbyś tę popularność z programu rozrywkowego przełożyć na ring, bo jednak dzisiaj jest pewnie na polskim rynku tylko kilku zawodników, którzy ogniskują większą uwagę i tak naprawdę no, są tymi ticket sellerami, potrafią sprzedawać bilety. Dokładnie tak. No i jest, wracając do tego tematu, jest na czym budować, bo jednak oglądamy ostatnio gro pięściarzy, którzy debiutują na zawodowych ringach bądź toczą kolejną walkę i dopiero się uczą ogólnie boksować, naprawdę podstawowych ciosów czy kroki bokserskie, a tutaj mamy zawodnika, który jednak miał to doświadczenie i tak jak powiedziałem, musiałby się sprawdzić w takim twardszym boju zawodowym, ale jednak było z czego zaczynać. Tak, spróbowałem zwizualizować, jakby sobie poradził w takim domu wielkiego brata Tyson Fury, co tam by się działo. Myślę, że Tyson Fury poradziłby sobie wszędzie, to jest człowiek, który jednak ma otwarty umysł, jak się to teraz mówi. Wyszedł i wszedł z powrotem. Natomiast tak wracając do tej popularności, co mówisz, no to
gala, walka z youtuberem jakimś, wiesz, to co, na DAZN. Proszę właśnie bardzo, bo dlatego ten mówię temat o tych chciałem, tak, chciałem youtuberów, tak, prawda? Chciałem tak rozruszać powolutku. No właśnie, chciałem tak płynnie przejść jakby do tego tematu, że jednak dzisiaj nawet Anthony Joshua docenia media społecznościowe, mówiąc o tym, youtuberzy są popularniejsi, mają większy zasięg ode mnie. I zauważcie, że dzisiaj BJ Sanders, najnowszy nabytek Eddiego Hearna, będzie boksował jako przedwalka przed głównym wydarzeniem, gdzie się spotkają youtuberzy w ringu. No to jest też jakiś znak tak. nowych czasów. Jeszcze... Można tego nie akceptować, można się na to obrażać, ale tak jest, takie są fakty. Igrzyska olimpijskie, dwóch youtuberów walczą o złoty medal. Tak, albo pokazała walka wieczoru na igrzyskach. Dostałem propozycję zawalczenia na fejmie. Czyli gdzieś tam wprowadzenie już trochę inne zasady niż... Ale kto, Kasiusz czy bonus? Nie, no bonus teraz z Marcinem będą się tam tarzali, więc to jest chyba wykluczone. Nie wiem z kim, nie wiem do końca jakby to miało wyglądać, czy to kickboxing, czy to MMA. Czy może stricte box, nie wiem. Może Bernako fighting, boks na gołe pięści. No ale to trzeba było mieć zdrową rękę, żeby się na gołe pięści bić. To trzeba się umówić, bijemy się jedną ręką. Albo na samą lewą, no oczywiście. Ty lewa, nie prawa. Wiem, że Tyson Fury teraz mówi, że on może sobie jedną rękę zawiązać i pokona Usyka. Usyka też. Teraz już Usyka, że zrobi jedną rękę. Pamiętacie Roya Jonesa, była taka walka, kiedy zakładał sobie rękę jedną na pierś. Czy nawet obie? Pytał się ludzi, którzy tam byli blisko kumpli, gdzie mam uderzyć, w której rundzie i tak dalej. Zresztą Clay to też kiedyś znamy dobrze, może nawet kiedyś się połączyć w programie z Bobby Gunnem, z którym miałem okazję kilka dni spędzić, który walczył z Tomkiem Adamkiem. On w tym Bernako Fighting, z tego co pamiętam, ma rekord 72-0. Coś? Nie przegrał ani jednej walki. Tak, on tam dobrze prosperował, walił. Oglądałem kilka walk na różnych tam platformach legalnych i nielegalnych, także widziałem, że... Też niektóre walki parkingowe. Tak, trzaskał się solidnie, no. Tam inaczej się zupełnie układa pięści, no, trzeba te ręce bardzo oszczędzać, bo rękawica przede wszystkim ma za zadanie nie chronić głowy, a chronić pięści. Jeśli żeby wygrał rematch z Adamkiem na gołe pięści? Pytanie, to jest pomysł. Pytanie, w jakim terenie? Jak gdzieś Adamek opowiedział, opowiadał sytuację przed walką bodajże, jakąś miał chyba w Katowicach, już nie pamiętam, którą ten zastrzelony mistrz świata z kategorii cruiser. O'Neill Bell, tak, prawda? No to opowiadał mi właśnie o swoim ojcu, jak ojciec tam przychodził, mówił, zaloty do innej wsi. I kiedyś taką walkę witoczył tam z kilkunastoma, także mówi o dziedziczu. Tomkowi zdecydowanie brakuje doświadczenia. Tak, w takich walkach. Od 24 lat się nie bije, bo przecież miał 18 lat i to był warunek Doroty, że za niego wyjdzie za mąż, jak zrezygnuje z bramki w Wilowicach, więc 24 lata bez walk ulicznych. Tylko czyli Dorota cały czas ma ogromny wpływ. Cały czas ma ogromny... Ale paszport podobno oddała. Polsatu, tak, czy tam? Nie, ale jest tyle uwarunkowań, gdyby chciał przyjechać tutaj. O kolego, lista jest bardzo duża. A ja nie. Co musiałby przepisać? Nie wiem, co tam się dzieje. Słuchajcie, wracamy do ostatniego. Mówi masz. Tak. Wracamy do ostatniego weekendu, bo rzeczywiście to też byliśmy z Maćkiem zbudowani jakby frekwencją tych byłych zawodników, którzy swój czas spędzali w Białymstoku od Aleksa Kuziemskiego przez Mirka Nowosadę i innych. Michał Serowatka wrócił na ring. My mieliśmy okazję to oglądać z bliska, wasze spostrzeżenia i przede wszystkim, czy jest wiara w to, że Michał Serowatka jest w stanie jeszcze ugrać coś większego w boksie? Ja osobiście nie byłem na gali, oglądałem galę w telewizji i sądzę, że u Michała brakuje tej systematyki takiej, żeby te walki odbywały się cyklicznie, żeby był jakiś taki sprecyzowany plan, że... Bo on przed chwilą był gdzieś tam na Skandynawii, boksował, gdzie przegrał tę walkę. Więc to jest tak, już zaczyna się to boksowanie nie pod Michała, tylko Michał boksuje pod kogoś, no bo wyjeżdżając gdzieś za granicę... Tutaj się zaczęło może znowu pod Michała, z racji tego, że dostał main event u Darka. Więc mam nadzieję, że może to wraca na odpowiednie tory, a jak wiadomo, Michał potrafił wygrać z Davisem, z dobrymi zawodnikami, potrafił go nokautować, to mimo, że ta walka była gdzieś tam do pewnego momentu, przegrywał tę walkę. Ale co, no uważam, że jest to jeden z tych zawodników, którzy gdzieś dobrze rokowali na przyszłość, no bo ja cały czas obserwuję ten polski boks zawodowy i jakby myślałem, że Michał po tej walce z Davisem, dla mnie totalnym błędem było to, że brał rewanż z Davisem i... Znaczy, to chyba nie brał on, tylko jego promotorzy, bo on nam powiedział otwarcie w studiu, że był na nie, że liczył na wielki pojedynek, że znalazł się w piątce WBA i wydawało mu się, że za chwilę no, będzie większa walka, będzie być może walka o pas i będą zdecydowanie większe pieniądze.
jeszcze, ja byłem przy tych przygotowaniach do Davisa Michała Syrowatki. Pierwszych czy drugich? I jednych, i drugich, i później w przygotowaniach do Polsana, bo trenujemy na jednej sali, że tak powiem, ja prowadzę zajęcia, on jest zawodnikiem, gdzie Andrzejliczyk go trenuje, no i on cały czas był bardzo niezadowolony z tej opcji rewanżu z Davisem, jak później się okazało, bo mówiłeś, że oglądałeś tą walkę, ja również, ale oglądaliśmy to na streamie jakimś i to było internetowy przekaz, tam nie było takiego typu. Tak, Michał czekał 15 minut z wyjściem do ringu i jako ten, który wygrał pierwszy pojedynek, wychodził jako pierwszy. Tak został zmuszony przez organizatorów, więc prawdopodobnie też nie zadbano o pewne detale kontraktowe, jakby związane z walką rewanżową. Waga 63,5 czy 66,700? Czy jeśli jest w stanie zrobić to 63,5, ale tu coraz większe problemy z tą wagą. Wiek w tej kategorii wagowej, człowiek starzeje się szybciej, między innymi ze względu właśnie na wagę. A ta waga jednak jest dla niego pewnym problemem. Ja myślę, że tutaj z Syrowatką jest jeszcze taki głębszy problem. Mówisz, oglądałeś jego przygotowania z Liczykiem. Teraz do tej walki on się przygotowywał z Darkiem Snalskim. 6 tygodni. 6 tygodni, gdzie ćwiczyli, bo przecież znali Czurbanowa, to, że szczególnie ten prawy był prosty. Odchylenie miało być prawy sierpowy, lewy sierpowy. I w przeddzień walki zjawił się Liczyk, który miał niby tejpować pięści, no, a potem jak doszło do walki, no to i w tego poprzedniego dnia, no to była jakby zmiana tego, co było ustalone. To jest zawsze źle wychodzi. No, to zawodnik musi wiedzieć, kto jest jego pierwszym trenerem i kto ma decydujący głos na rożniku. Dokładnie, ale to musi być jakiś tam porządek. No, w każdym razie zamieszali mu w głowie, jeden robił to, drugi to, gdzie kucharek 6 czy kucharek 2, to nie ma co. I wyszła najsłabsza walka Syrowatki, jaką ja myślę, że nie ma co robić filozofii, bo to są kwestie też finansowe. Gdyby Michał Syrowatka chciał wydać większe pieniądze na przygotowania, to podejrzewam, że trenowałby w Warszawie, a ponieważ nie chciał wydawać, trenował w Białymstoku, trener się pojawił w ostatniej chwili i zaczęła się walka o kompetencje w kornerze. Mówiłem, że to będzie problem przed pojedynkiem, bo znałem tą sytuację przed pojedynkiem i pytałem się Andrzeja Liczyka, kto jest tak zwanym head coachem. Pan Andrzej nie lubi, więc trenerem prowadzącym. Andrzejliczyk twierdził, że to był epizod, że Michał na kolejne przygotowania przyjedzie do niego i pojechał w roli chyba trenera prowadzącego. Nie wiem, czy go nikt nie uprzedził, że ma być tylko w takim razie tym, który wiąże tejpy. No tak, ale pamiętacie, na przykład Baszir przygotowywał Usyka, jak doszło do walki z Głowackim. To się nic nie odzywał i w zasadzie był z wiaderkiem, powiedział swoje dwa zdania. Tak naprawdę to Usyk i tak cały czas słuchała Natalii Jałomaczenki, co ma do powiedzenia, siedząc koło nas wspólnie z Wasylem przy ringu, bo to były dla niego kluczowe wskazówki. Tak. I wracając do samej oceny, czy półśrednia, czy junior półśrednia, no to różnica jest niewielka, ale czasami stanowi różnicę. Także widzę, że ta półśrednia to chyba nie byłby najlepszy pomysł generalnie dla to. Mimo, że niewielka różnica, ale jednak pani najlepiej się czuje w tej kategorii generalnie Syrowatka. Natomiast z drugiej strony mówi, że nie jest w stanie zrobić kategorii 63,5. No, nie wymyślą czołowe organizacje świata dla niego kategorii między superlekką a to jest półśrednią. Tak. No można by oczywiście, gdybym mógłby walczyć w takich tak zwanych, prawda, jakieś tolerancje, ale tu nie o to chodzi. Niestety, no, moim zdaniem bardzo poważne błędy. Patrzyłem, tak sobie spokojnie to oglądałem i to, co on robi z lewą ręką, to jest po prostu zgroza. No, zgroza. On po prostu po ataku akcji prawą ręką ma opuszczoną lewą rękę. W zasadzie to jest, on jest tak wystawiony na prawy sierpowy jego rywala. No, komentowałem walkę jego rywala w Jeleniej Górze z Ryszkiem Proksą. Wcześniej z nim długo rozmawiałem, z jego trenerem. To jest zawodnik, który fajnie boksuje, zmienia pozycję, ale nie ma w ogóle ciosu. On żadnej walki nie wygrał. Przez czasem kariera amatorska też tak mniej więcej jego wyglądała. Natomiast tutaj miał sytuacje takie przecież, kiedy trafił kilka razy czysto i widać było, że Syrowatka ma problem. Syrowatka walkę wygrał, żeby nie było żadnej wątpliwości. Ale walczył słabo. No. Gdyby doszło w sobotę do sytuacji takiej, że Michał Syrowatka walczy z Pancerem, to byłby nokaut. To jest gruby problem i deski. Co jest jeszcze na pewno martwiące, no to to, o czym Janusz wspomniał, widzieliśmy Czurbanowa w rywalizacji z Michałem Leśniakiem, który boksował bez kolana. I ja nie wiem, czy tam Czurbanow rundę urwał.
Ale to, co mówiłem wcześniej w studiu, Leśniak jest jednak dużym zawodnikiem, dużym kategorii 66, a Serwatka jest... No ale walczył na jednej nodze, mówił. Tak, ale... Jednonożny Leś, szczupak. I też nie jest wielki bokser, tak? No nie, ale jednak mimo wszystko rozmiar robi różnicę często i 63... Podobno wszędzie ten rozmiar robi różnicę. To już u was ten program. Ty wiesz lepiej. Panie Gorze, my to tylko o boksie w tym programie. Dokładnie jest tak i myślę, że jednak tutaj problem jest, bo Serwatka w tej kategorii nie potrafi przyjąć ciosu, jeśli nie potrafi przyjąć takiego zawodnika jak Czurbanow. Zresztą Czurbanow bardzo sprytnie, bo on oprócz tego, że nie ma ciosu, to trochę boksować potrafi. Wciągał tego Serwatkę bardzo ładnie na to, żeby wszedł mu na uderzenie. Słuchajcie, nowa wieść jest taka, że Przemysław Runowski związał się kontraktem z Tomaszem Babilońskim, że podobno odszedł od Andrzeja Wasilewskiego i ten kontrakt został wykupiony, bo teraz tak, Dariusz Snarski miał pomysł na walkę Serwatka-Runowski, ale Tomasz Babiloński chciałby taką walkę też widzieć u siebie, bo między innymi miał również koncepcję skrzyżowania rękawic Runowskiego z Leśniakiem. Leśniak w jest kontuzjowany, więc taka walka nie wchodzi w grę, natomiast no, nie wykluczam, że dojdzie do walki Serwatka Runowski. Nie ma konfliktu telewizyjnego, jest teraz kwestia dogadania się promotorów, to już mamy jeden konflikt z głowy, na jednej stacji mogą zawalczyć. Myślę, że Darek jest promotorem, który jednak da się w jakiś sposób przekonać i ten pojedynek może dojść do skutku i moim zdaniem to jest bardzo dobra opcja dla Serwatki. Dlaczego? Bo po tym pojedynku w Białymstoku gdzieś te szersze perspektywy się zatarły, no bo umówmy się, to jest bardzo mocna kategoria wagowa i Serwatka nie ma co szukać w Europie czy na świecie, bo Europa to teraz rynek brytyjski chyba, z tego co kojarzę, no i świat to już w ogóle nie mówię, kiedy dochodzą ci zawodnicy wszyscy z Meksyku i Puerto Rico i czarnoskórzy, dlatego myślę, że na polskim rynku powinien rozpoznawalności i podbudowania siebie Serwatka, bo tu jaki był cel tej walki słabszej niby z Czurbanowym? Zbudowania Serwatki. Ja myślę, że on po tej walce absolutnie zbudowany być nie może. My rozmawialiśmy tutaj z Maćkiem, pamiętacie, Darek obiecywał, że to będzie zawodnik czarnoskóry i nawet zadzwoniliśmy do niego jadąc do Białego Stoku, czy ma koncepcję jak Kargul i Pawlak, że będą malować tego Czurbanowa, bo był obiecany zawodnik czarnoskóry na walkę wieczorów w Białym Stoku, tak tutaj oczywiście tytułem żartu. Kto będzie faworytem, jeśli do takiej walki dojdzie i przede wszystkim w jakiej kategorii, bo wiemy, że też Runowski zszedł do 63,5. Nie no, to Serwatka nominalnie chce chyba w 63, on sam ale nie jak? Wie, czy... Tak jak mówi Janusz, chce, ale jak? Jak to zrobić? Nie no, jeśli dojdzie do tego pojedynku, on powiedział, że się zmotywuje w ogóle przed walką z Polsenem. Mi mówił, że jest w stanie walczyć z każdym polskim zawodnikiem od kategorii 63 do kategorii 66. Ma teraz to okazję. To bardzo duża rozpiętość. No tak, ale ma teraz okazję. Ja myślę, że dobrze powiedziałeś, że Darka da się przekonać, zwłaszcza, że Darek myślał o tym, żeby zbudować jego też pozycję pod następną galę Wełku. Czy to się uda no, po tej kiepskiej jednak postawie Serwatki, żeby tam znaleźli się, miasto pomogło? No, mam nadzieję, że się dogadają. Kto wygrałby taki pojedynek? No tak spekulujemy. Jedna hipoteza. Walka stulecia by to nie była, moim zdaniem, natomiast skromnym. Ale myślę, że Serwatka no, powinien wygrać taką walkę. No. Miałem taką koncepcję skrzyżowania rękawic po raz drugi między Serwatką a Chudeckim. Natomiast no, Chudecki też po tych ostatnich pojedynkach jednak chce iść do przodu. Dostał propozycję boksowania z Papazowym o Mistrzostwo Europy IBF Europe 8 listopada w Salonikach. No, także no, to chyba z takiej będzie korzystał opcji, bo jednak to są i inne pieniądze i sportowa perspektywa, żeby zaczepić ranking IBF, walka o Mistrzostwo Europy. No to oczywiście, ale wracając do tych faworytów, to ja jednak jestem tak rozczarowany tym, co pokazał Serwatka, że Runowski, jednak, tak? Że Runowski. Runowski, jak widziałeś ostatnio, chyba też nie zaimponował. Tak, no obydwoje są teraz na takim trochę zakręcie, bo jak wiadomo, Runowski trochę też tam różnych problemów w swoim życiu. Serwatka też zmiana promotorów i teraz te przygotowania do walki, słabsza walka, więc oboje są w takim momencie, że dla jednego to będzie albo być, albo nie być. Tak mi się wydaje, że to jest odpowiednie
odpowiedni moment na taką walkę na polskim podwórku. Ja tak samo jak pan Andrzej, jednak stawiałbym na Runowskiego w tym pojedynku. Ja solidarnie, ale nie dlatego, że po tej samej stronie jesteśmy, tylko myślę jednak, że Surowatka będzie zupełnie w innej formie, inaczej zmotywowany w tym pojedynku i że jest faworytem. To znaczy tak, nie ja, że ja dyskryminuję Michała Surowatkę w żadnym wypadku, bo jest to mój kolega z kadry, ale mówię, że po tym pojedynku, bo obejrzałem sobie go na spokojnie, uważam, że coś jest teraz nie tak. Nie wiem, czy to przygotowania, ale na razie moje jest takie zdanie. A jak skomentujesz deklarację Krzysztofa Zimnocha, który powiedział, że wraca do boksu i wraca w kategorii junior ciężki? Niech wraca, nie? Niech wraca, powodzenia. No byli tacy, którzy wracali do niższych kategorii, generalnie idzie się do wyższych kategorii. Czasami to się zdarza. Macarinelli na przykład wrócił, znaczy przeszedł, nie wrócił, przeszedł z kategorii krócej do przed. No, ale jeśli dzisiaj Krzysiek, w tym wieku zbija wagę i nie ma z tym problemu i nie jest to jakby konsekwencja jakby historii zdrowotnej, no to w ogóle nie wiadomo, dlaczego był w heavyweight tyle czasu. Wszystko się zgadza. Ja rozumiem takich zawodników, którzy są na granicy danej kategorii, czyli nie budują jakiejś tam czy masy mięśniowej, czy tam powiedzmy, jakbyśmy to określili. Ważą po 93-4 kg, tak jak Chambers był, tak jak był Steve Cunningham. Dla nich nie było problemem, żeby boksować czy w ciężkiej, czy boksować. Tu wykorzystywali szybkość, natomiast i lepiej nawet im szło, prawdę mówiąc, w ciężkiej niż w niższej kategorii. Przypadek Chambersa na przykład przyszedł, zbił kilka kilogramów, przyszedł do kategorii junior ciężkiej i przegrał od razu pierwszą walkę. Natomiast wydaje mi się, że zimno ma już tyle przejść za sobą bokserskich, że będziemy bardzo ciężko się odnaleźć w ringu. Aby się w życiu naprawdę dobrze odnalazł w ringu. Oczywiście nikt nie może mu zabierać marzeń, szansy. Jeżeli ma takie plany, to proszę bardzo, ale jakoś to widzę nie najlepiej. Gudel przegrał walkę z Mirgą? Nie, moim zdaniem, jeśli Syrowatka wygrał z Czurbanowem, no to na pewno tutaj Gudel wygrał z Mirgą, ale już tak zupełnie szczerze, to nawet chyba zdecydowanie. Dwoma czy trzema punktami, nie wiem ile tam, sześć rund było? Sześć rund, ja patrzyłem na karty sędziowskie, to na przykład sędzia Leszek Jankowiak wypunktował drugą rundę 10-8 dla Gudla, a pozostałe 5 dla Mirgi. Właśnie to jest bardzo dziwne, bo te rundy niektóre były bliższe, niektóre były bardziej zdecydowane, wygrane przez Gudla, ale bez przesady tam Mirga miał moment w tym pojedynku, że absolutnie prowadził. Znaczy, wydaje mi się, że wygrał na pewno pierwszą, trzecią rundę, to bez dwóch zdań. Ale później już w kolejnych, gdzie stracił rytm boksowania po tym knockdownie, no to moim zdaniem Gudel boksował lepiej, trafiał mocniejszymi, bardziej wyraźnymi ciosami. Najlepsza kombinacja Mirgi, która od czasu do czasu pozwalała mu odetchnąć w tym pojedynku, to był lewy, prawy, bardzo dobra kombinacja. No ale poza tą kombinacją zbyt wiele nie miał do powiedzenia. Oko Big Johna, co widział, jaki werdykt? Jeżeli następnym razem zostanę zaproszony do Białego Stoku i będę mógł to spod ringu zobaczyć, to wówczas moja ocena będzie bardziej zapewne prawdopodobna. Ale w końcu musimy też jakoś ufać sędziom. No nie możemy chyba dochodzić do tego wniosku, że Leszek Jankowiak, różne mieliśmy obiekcje dotyczące tych ringowych historii. Ale ja nie atakuję Leszka, sprawdzam sobie karty. Nie mówię ataku, ale mówię, to jest jednak troszkę inna pozycja. Jeżeli się koncentrujesz, ja się tak często zastanawiam nad tym, jeżeli się koncentrujesz tylko na punktowaniu walki i zakładamy, że jesteś tym specjalistą, żyjesz tego. Z drugiej strony, jeżeli coś robisz innego, ja na przykład wiem, że jak na przykład komentuję walkę, to jestem bardziej skoncentrowany na komentowaniu niż na punktowaniu. To jednak jest troszeczkę inne widzenie. To znaczy jest ten obraz troszeczkę, powiedziałbym, jeśli chodzi o samo punktowanie, jest trochę inny. I dlatego przy jakichś walkach równych tutaj bym się zastanowił. Ja jak ten pojedynek widziałem, to ja tutaj nie widziałem jakiegoś pewnego zwycięstwa Gudela. Z drugiej strony mamy do czynienia z chłopakiem Mirgą, który do tej pory walczył z ludźmi, którzy mieli razem kilkaset porażek. Tak. To 15-270. To jest w ogóle coś niesamowitego. I my się tak naprawdę tym podniecamy. Podniecamy taką walką. No. Tak, ja w ogóle się zastanawiam. Inna straż, on walczył i w lekko półśrednie, tak, że miał inne wagi, prawda? Ta kategoria w Polsce w ogóle, te niskie kategorie w Polsce, gdzie tam jest po dwóch, trzech, czasem czterech zawodników. Jak to w ogóle rokuje na przyszłość? Nie wiem. Oczywiście, Piotrek też mój znajomy z kadry Polski, więc też się znamy, ale ja zastanawiam się,
co mu daje ta walka i jaką perspektywę i w ogóle jaki dalszy plan, jakby to miało wyglądać? No, daje mu pewnie parę złotych. Nie rokuje, naprawdę, Mateusz, bo parę złotych. Bo to jest tak, że jak Łaszczyk, dopóki Łaszczyk boksował w Stanach Zjednoczonych i miał sparring partnerów, latynosów, czarnoskórych i innych, którzy są w tych kategoriach wagowych bardzo mocni, i bo po prostu jest ich dużo, to miał bardzo wysoki poziom. No, naprawdę. Ja tą walkę z Farmerem przecież komentowałem, bo to było w Orężu. I pamiętam, wtedy były te piątkowe. A pamiętasz, jaki miał rekord Farmer przystępując do walki, tak, z Łaszczykiem? Zgoda, ale... Ale pamiętasz, jaki miał nie, rekord? Nie, nie, nie przypomnę ci. No. 4-2-1, przegrywając z Łaszczykiem, miał 4-3-1, od tego czasu chyba 28-21 remis. Mateusz, ale ja pamiętam, jak Łaszczyk walczył przede wszystkim. Łaszczyk to było żywe srebro w ringu. No. Ja pamiętam, jak on przyjechał tutaj, boksował po mnie w hotelu Hilton. To boksował z jakimś Włochem, takim dosyć wysoko był w rankingu. I naprawdę, koncertowy zawodnik. On wtedy jeszcze chyba boksował w Stanach. A tutaj trafił do dobrego trenera, do trenera Fedora Łapina. Miał niby opiekę, odżywki i tak dalej. Nic nie zastąpi tych sparingów. On tutaj nie miał sparing partnerów, nie miał z kim podwyższać swoich umiejętności. Słuchajcie, musimy pędzić do przodu i w tej chwili pogadać trochę o poważnym światowym boksie. Najbliższy piątek, Madison Square Garden Theater. Może zacznę od tych walk, które nie są main eventem. Michael Hunter, Siergiej Kuzmin, starcie w kategorii ciężkiej. No Hunter jest takim zawodnikiem w Polsce dosyć dobrze rozpoznawalnym z racji tego, że trenerem do przygotowania fizycznego jest Jakub Hycki, menadżerem Martin Mikołajczak, mieszkający w Londynie. I ten Hunter, trzeba powiedzieć, że bierze wszystkie wyzwania. Anglia, nieduże pieniądze, Bacole, którego widzieliśmy z Wachem, znokautował go. Potem na ostatnią chwilę wyjazd do Monte Carlo, pokonanie Ustinowa. Ostatnio z Maldonado, no to był easy job i zarobione 300 tysięcy dolarów szybciutko i łatwo. I w tej chwili Kuzmina, już w perspektywie Eddie Hearn zapowiada, jak wygra Hunter, to 7 grudnia w Arabii Saudyjskiej Sasza Powietkin. No ciekawa walka, biorąc pod uwagę też Kuźmina, którego absolutnie nie można nie doceniać, bo ty pamiętasz go, znasz go doskonale. No, ja go boksowaliśmy na kilku turniejach zresztą jeszcze. On był też w Fusari, prawda? Był. Krótko, prawda? On boksował na turnieju Gazety Pomorskiej w 2005 roku i tam wygrał z Andrzejem Wawrzykiem 28-24. No, gdzie mistrz Europy, tak. Naprawdę dobry zawodnik, który się odnalazł świetnie w boksie zawodowym, ale Hunter ma to coś. Pamiętam go z Igrzysk Olimpijskich i tą walkę, którą stoczył z Usykiem. Naprawdę była dobra walka i on tam pokazał, że ma możliwość. Pamiętajmy, że on tą walkę wziął last minute i przetrwał. Tak, i przetrwał. O Kuzminie z ciężkiej, a u nas Kuzmin był Białorusin z junior ciężkiej. To dwóch, nazwisko takie samo, ale dwóch innych zawodników. Dokładnie. I wracając do Michaela. Huntera. No, poszedł do kategorii ciężkiej, wzmacnia się. To jest cały czas mały i ciężki. Około 100 kg pewnie będzie ważył walcząc z Kuźminem. Natomiast no, też jak popatrzymy na ten background amatorski, na to, jak wyglądały jego wyniki z tymi topowymi zawodnikami w Stanach. On chyba 3 razy wygrał z Andy Ruizem Juniorem, 2 razy go nokautując w czasach boksu olimpijskiego. Także jestem ciekaw, gdzie jest ten limit dla Huntera. Czy zatrzyma się na Kuźminie, czy się nie zatrzyma i za chwilę zatrzyma się na Powietkinie, czy się też nie zatrzyma i zostanie już walka o pas w 2020. Jeśli rozmawialiśmy ostatnio z Przemkiem Salatu i on mówił, że potrzeba było czasu adaptacji do tego, żeby on w kategorii ciężkiej poczuł się dobrze, no to tutaj Hunter zbyt dużego czasu nie miał, bo Bacole to jest prawdziwy ciężki, obdarzony bardzo mocnym uderzeniem i dosyć szybki z gabrytami. Jak sobie z tym poradził, no to można... Z Ustinowem na ostatnią chwilę to była dla niego łatwa walka w Monte Carlo. A Ustinow jest zawodnikiem, który jest wyeksploatowany już bardzo mocno, wolny, ale jednak... Łapa niedźwiedzia. Niedźwiedzia łapa. To wszyscy powtarzali, którzy z nim mieli okazję ćwiczyć. No i jeśli Hunter sobie w ten sposób radzi, to myślę, że to sobie poradzi z Kuzminem, który jest dobrym zawodnikiem, ale na przykład nie stawiałbym go wyżej niż Bacole.
I jest faworytem, zresztą nie bez przyczyny. Eddie Hearn już planuje mu walkę z Povetkinem, bo prawdopodobnie w oczach bookmacherów czy tych ludzi otaczających Eddiego Hearna też jest faworytem. W sumie ciekawa walka, także bardzo ciekawa walka, i tutaj nic nie jest aż tak oczywiste, ale na Huntera. Rzadko mówimy o boksie pań. Na tej gali jest walka o pasy pomiędzy Amerykanką Hardy, widziałem ją kilka razy na żywo, a zawodniczką z Filipin Serrano. No też myślę, że bardzo ciekawy. Filipin Puerto Rico, tak, ona jest z San Juan. Kto tutaj? Dobre miejsce. Nie wiem, my się uśmiechnęliśmy. Ja też byłem bardzo dobra miejscówka. Bo byliśmy razem. Staróweczka miła, prawda? Staróweczka miła, za murem też miło, także plaże piękne, Bacardi dobre. Wszystko miłe. Wszystko tak. Się zgadza. Obejrzycie, czy to niekoniecznie? Ja nie, Hardy to boksuje tak, że się chce da się oglądać. Ale kto jest faworytem? No, trudno powiedzieć, bo Serrano to też jest bardzo fajna zawodniczka. Także tutaj. Ja właśnie na Hardy. Ona ta Sera, czy to jest 7 lat różnicy, z tego co kojarzę, to jest 37 Hardy i 30 lat Serrano, 37 zobaczcie, to jest Hardy sporo. Wszystko bierze, walkę mistrzostwa świata, boks, Bellator, także... Ale właśnie Serrano boksowała z powodzeniem również w mieszanych sztukach walki, to jest chyba lepiej ułożona technicznie, skacze po tych kategoriach wagowych bez problemu i zdobywa te tytuły, bo chyba w 4 kategoriach miała tytuł mistrza świata, teraz wraca do tej kategorii, bo ona chyba już też dzierżyła pas. Bo mamy walkę w featherweight, W piórkowej i myślę, że ja bym stawiał na nią. Jest lepiej ułożona technicznie, bardziej precyzyjna, jest przede wszystkim moim zdaniem szybsza. Panowie, no i main event, ktoś tutaj straci prawdopodobnie 0 w rekordzie, chociaż remisu nie możemy wykluczyć, ten diamencik Haney 20-0 kontra Abdulajew 11-0. Wasze spojrzenie na ten pojedynek. Bardzo świetny chłopak. Tak, to no, oni lansują go jako mini Mayweathera, stoczył zresztą tam jeden sparingowy pojedynek z Mayweatherem, ale to jest fenomen także dzisiejszych czasów, czyli on zanim zaczął osiągać przecież jakieś sukcesy, no na razie, że żadnych większych nie osiągnął, to już jest gwiazdą tych mediów socjalnych, tak? Patrzyłem na Twitterze 27 tysięcy followersów, to dosyć dużo, na Instagramie kilkaset tysięcy. Andrzej, 18 tysięcy followersów ma kod właściciela Federacji Fame MMA. No tak. Ale jaki to jest kod? Ale jaki to jest kod? Garcia, który osiąga, to ma około miliona, także... Garcia na ringach amatorskich wygrywał dwa razy. Też oni to są fenomenem. On tam, jego ojciec jest ten Bill, to jest z show biznesu. On to też jest związany z jakąś tam dziewczyną. No, ale poza tym to jest to chłopak utalentowany, który mógłby zamieszać na Igrzyskach Olimpijskich, ale podobnie jak Wito Mielnicki, nie miał szans, no, w związku z tym limitem 19 lat i nie zdecydował się przejść na zawodostwo. No, chłopak naprawdę duży talent, ale nie będzie mu dał łatwo. Fajnie, że są znowu te nowe gwiazdy. Teofimo Lopez, Gervonta Davis, teraz Haney. Haney jednak będzie tutaj faworytem. Moim zdaniem stoją na niego tak dosyć wyraźnie w tym pojedynku. Dlatego, że to jest taki chłopak stworzony do boksu zawodowego. Tam już mówi się o walce z Łomaczenką, że to jest taki chłopak do walki z Łomaczenką. Wiadomo, że wszyscy młodzi, zobaczycie, Amerykanie będą czekać, aż się Łomaczenko zestarzeje i wtedy będą szukać tych walk. To jest młody chłopak, ma dopiero 21 lat, także on sobie może poczekać. Wszechstronnie, on mówi, że mógłby boksować jak Roy Jones, mógłby jak Sugar Ray Robinson, mógłby jak Floyd Mayweather. Oczywiście tam jest dużo megalomanii, ale chłopak jest rzeczywiście utalentowany. Wiesz co, stawiam na Haneya, natomiast ja uważam, że to nie będzie taka łatwa walka, bo jednak ten Abdulajew ma meksykański styl, i który będzie nie pasował, bo ci wszyscy tacy wybitni, co bazują na takim refleksie, finezji, to jednak jak ktoś tak pociągnie serią, bije mocno po dołach, to niekomfortowo się czują. Więc myślę, że to będzie fajna walka i wygra Haney po ciężko. Słuchajcie, muszę zejść parę półek na niżej, bo tak przeglądając fachową prasę i BoxRec, natknąłem się na bardzo ciekawy fakt. Otóż w najbliższy weekend zawodnicy, których przyznaję się bez bicia, nie znam. Naprawdę nie znam.
a myślę, że kategorię cruiser nieźle znam na świecie i analizuję bardzo często wszystkie rankingi, bo jest mi to po prostu potrzebne. Puchalorami, wyobraźcie sobie, taka... Nie znam również. Puchalorami nie znasz. Nie. Jeden jest chyba z Kuwejtu, drugi z Bośni. Puchalorami, walka o mistrzostwo Europy, WBO, czyli mówimy, że takich dwóch boomów będzie się bić o ten sam tytuł, co Masternak z Kalęgą. No to jest jakby kolejny, nie już nie kamyczek, tylko głaz do ogródka czołowej organizacji. Ale Mateusz, jeśli chodzi o te mistrzostwa Europy, to nigdy nie był jakiś prestiżowy tytuł, bo wszyscy, którzy... oczywiście zdarzały się wyjątki, gdzie na przykład Digel miał i wygrał to z Muhammadem tym, co zbił Gorzeckiego. To była walka na poziomie europejskim bardzo dobra. Digel, który był mistrzem Europy olimpijskim. Natomiast generalnie w większości to jest tytuł, który jest pomijany przez tych prawdziwych prospektów, którzy mają szansę na Mistrzostwo Świata i dawany takim zawodnikom średnim, więc nigdy nie był jakiś super prestiżowy. Z Bałkan na rynek bałkański taka typowo na to skrojona, bo obaj przecież mają korzenie stamtąd. Ale wszędzie układy, nie? Tam, gdzie są dobre pieniądze, tam są układy, a jeżeli ktoś wie, że akurat ta konfrontacja w tych rejonach może zainteresować w jakiś sposób, nawet jeżeli są to, tak jak powiedziałeś, boomy, to robią taką walkę, bo ktoś na to wykłada siano, także tak to wygląda czasem. Interesuje mnie walka też ten weekend w drugiej kategorii, Teslenko Winters, Sheldon Winters, który boksował u nas z Nikodemem Jerzewskim, bo nowa kategoria dla Wintersa, kategoria ciężka, natomiast wiem, że są plany, że jeśli Winters ten pojedynek przegra, to być może pojawi się w grudniu w Polsce, w Koście Żynie, żeby zaboksować z Michałem Olasiem. Teslenko robią gwiazdę, no, niepokonany jest, co prawda. Muszę ci powiedzieć, że wybór rywala dla Teslenki przez menadżera Garego, który też jest menadżerem Kronina, którego oglądaliśmy z Parzęczewskim w Częstochowie, no to jest często odrzucanie 20 ewentualnych przeciwników, bo jest widać takie bojaźliwe prowadzenie zawodnika, z którego robi się prospekta, jednocześnie nie chce się go konfrontować z poważnymi, ciężkimi, bo prawdopodobnie ktoś tutaj chce kiedyś dostać złoty strzał. No to De Guardia chyba, bo to on teraz jest organizatorem tej gali. Natomiast Kanadyjczycy tam przecież... On przeprowadził się, licząc na jakąś dużą karierę. No na pewno jest to jakiś taki ryzykowny krok, ale no chłopak, on ma, z tego co pamiętam, ma 247 amatorskich zmarł, 220 kilka wygranych. Także no jest to prospekt, ale jeszcze nie sprawdzany na rynkach zawodowych. No ale wiesz, ma tyle walk, ale tak naprawdę kto o nim słyszał, jeśli chodzi o amatorską karierę. Tak, no, on niczego nie osiągnął. No. Tak, słuchajcie, Karol Stakam wraca na ring w ten weekend. No tylko z kim? To jest najważniejsze. Wiesz. No, szkoda tej walki, bardzo szkoda tej walki z Usykiem, bo wydaje mi się, że jeżeli Takam jeszcze w ogóle cokolwiek może zrobić, to no ale wiesz co, nie mam, z kolei nie to, ma, był, nie to, mam to, do... to był bardzo dobry rywal dla Usyka. Tak, on wiesz był bardziej co, z jednej strony bardzo dobry, a ja myślę, że tak, no oczywiście Takam w tej chwili podpisał kontrakt z Boxing Star, prawda? Tak. Natomiast no też ja mam takie wrażenie, że to, o czym mówiliśmy, coś tam nie gra z gotowością Usyka na cięższe ciosy w kategorii ciężkiej, bo niby kwestie polityczne, odwołana walka z Powietkinem, z Fiedosowem, odrzucony Takam, a jakoś nie odrzucał walki finałowej z Gasijewem o grube pieniądze z Usyk, mimo że to przecież nie zmienił obywatelstwa nagle Gasijew na rosyjskie. Najlepszy moment w karierze Carlosa Takama, ale jednak moim zdaniem byłby od razu dużym testem dla Usyka, czy on się do tej kategorii nadaje i z takiego testu... Panowie, gdzie Takam, a gdzie Spong? No to są dwa różne światy, no. Zupełnie dwa różne światy. To jest 5,5. Punkt w kickboxing. Przede wszystkim to pytanie, wiesz, no, Takam był naprawdę świetnie boksował z Joshuą. On tam, czy sędzia zatrzymał, moim zdaniem troszkę za wcześnie, no to można było dyskutować. Już tam Joshua, prawda? Umierał. Ale już... Kondycyjnie. No było coś w tym. No już było widać, że to jest może dwa ciosy i coś się tam wydarzy. Zakwaszenie. Było bliżutko, no. Także, no dobra, powrót Takama. Zresztą ma nowego trenera, no to też zobaczymy, nie, co to będzie z tego. Idziemy dalej. Munguja Alotej. Obniżył loty Munguja. My komentowaliśmy... Fatalnie boksował. My komentowaliśmy jego pojedynki, kiedy on robił niespodzianki.
Ale później ten, który wygrał właściwie tak z ogromnym problemem. Tak. I każdy kolejny. I Munguja, który mnie zachwycał, kiedy był taki nieokiełznany, kiedy szedł do przodu, kiedy huraganowo zadawał ciosy i był bezkompromisowy w tych wymianach, stracił to, kiedy chciano go nauczyć takiego boksu tradycyjnego, że tak powiem. No, bardziej ułożony, techniczny, do punktowania. Można oczywiście poprawiać cały czas jakieś elementy u zawodnika, bo musi być ten proces doskonalenia, natomiast chyba tu poszedł w złym kierunku. Zobaczymy, gdzie tam docelowo, w jakiej kategorii się Munguja znajdzie, bo to no, też jest duży facet, pytanie, to jest duży facet. I mocno bije i potrafi przyjąć. Tak, jak on Zalim boksował, który też przypadkowo tak naprawdę znalazł się w tej wyższej kategorii i wygrał Scotto i później bronił tego tytułu, no to wydawało się, że wygrał umiejętnościami, a ten go po prostu zmiażdżył wtedy siłą. Liczą na podprowadzenie go i on liczy do walki z Canelo. Tak, no bo tylko, że jak będzie walczył, to jak ten ostatni pojedynek, to tak beznadziejnie, to nikt go nie weźmie, to jest inna sprawa. Tak, znowu gdzieś tam właśnie walka o Meksyk tak naprawdę by była, nie? Gdyby Munguja się spotkał z Alvarezem, ale myślę, że to jeszcze nie jest ten poziom, na pewno to nie jest ten poziom, żeby oni się w tym momencie mierzyli. Tym bardziej, że ja akurat obserwuję Munguja, obserwuję Alvareza na Instagramach, także widzę mniej więcej coś tam w ich życiach dzieje. I widzę, że Munguja trochę w taki życiowy lansik poszedł, bardziej gdzieś tam odskocznia lekka, więc myślę, że to może mieć duży wpływ. No już teraz wiemy, kto będzie naszym konsultantem, żeby do obserwacji tak, życia konsultant instagramowy. Będziemy się zawsze z Igorem łączyć i nam będzie raportował, co się dzieje w życiu pięściarzy. Słuchajcie. Słuchajcie, no ciekawa historia będzie, zobaczymy, jak wyjdzie z tą walką z Kowaliowem Alvareza. Ja sobie zrobię chyba prezent, tak. Wiesz, bo mam 2 listopada urodziny i ta walka ma być 2 listopada. Listopada właśnie, Kowaliow Canelo. Słuchaj, ile on będzie ważył? No, słuchaj, ty może sobie zrobię prezent. Ile będzie ważył? A kto mi zrobi inny? Słuchajcie, i czy będzie wracał później do jakiej kategorii? No bo to się czasami źle kończy. Wiesz, te powody się źle kończą. Ale on nie będzie nabierał, bo no być jak może. On waży na co dzień 85. Ale pamiętacie pojedynek Roya Jonesa z Ruizem? Ale Jones robił w górę bardzo mocno. No zresztą ale wiesz, to no, Nie, w momencie, kiedy szedł do Ruiza, to był w półciężkiej, gdzie normalnie ważył 83-84 i robił do 79. Poszedł do Ruiza i walczył w około 90, tylko zrobił jedną rzecz. Miał specjalistyczny trening, miał same mięśnie. On tam wyszedł do tego, po prostu był taki pakerek, jak wyszedł do tego, ale szybkość zachował, tam widocznie było to dobrze zrobione. A później coś mu strzeliło do głowy, były pieniądze, żeby walczyć z Tarverem. I robił do 79 ponownie. I to właściwie zniszczyło Roya Jonesa. Ja wykomentowałem ten pojedynek Vegas. Pamiętam. Sytuacji. I tam była bardzo drastyczna, bo on jednak poszedł mocno w górę i poszedł mocno tam w górę. Tam było 10, tam było 5-8 kilogramów, nie tutaj więcej. Tutaj Saul Alvarez, w części pojedynków mu się zarzucało, że ma około limitu kategorii półciężkiej w dniu walki, kiedy walczy. Więc on tutaj po prostu nie będzie musiał ścinać tej wagi i wyjdzie sobie w tej kategorii, a później znowu będzie ścinał jak do tej pory. Ja myślę, że ta różnica jest mniejsza niż to, co pan Janusz mówi. W przypadku Roya Jonesa. Tam, myślę, że wróci do siebie. Słuchaj, tam różnica polegała przede wszystkim na tym, że on to wpakował bardzo mocno w mięśnie. No i nawet mimo, że dużo nie ważył, bo mówię, nie pamiętam ile ważył w walce z Ruizem, ale tam był w granicach 90 kg, to ten powrót, żeby zbić tych mięśni, on nie był w stanie serii wyprowadzić z Tarverem. On wygrał ten pojedynek niesłusznie pierwszy w Mandalay Bay w Las Vegas, a w drugim został znokautowany. Jedną rundę miał a w drugim został dobrą. Znokautowany i się skończyło, bo nie dołożył jeszcze kolejny nokaut i już poszedł w dół. Tak, jest kwestia też, że niektórzy zawodnicy tak na przykład Alvarez, to jest już takie przyzwyczajenie robienia tej wagi, że to jest dla niego naturalne, że on po prostu robi to ileś już lat z rzędu i nie robi mu to problemu. Inni zawodnicy znowu robią tą wagę, ale z wielkim trudem, bo też znam różnych zawodników na tym poziomie olimpijskim, z którym jeździłem i niektórzy... Dziesięć... kolega. Prawda? Damian się nawalił tej wagi do 64, robił po 10 kilo i to co 2 tygodnie mecz w USB, także on się męczył kosmicznie. Krzysiu Proksa jest najwięcej w karierze, z 20. Tak, około. Przyjeżdżał czasami, to zaczynał od progu 90 kilo, to zależy jak ważny pojedynek, ale też Grzesiu Proksa bardzo dużo robił tej wagi w początkowym fragmencie przygotowań, bo jak nie miał tej wagi odpowiedniej na przykład na 3 tygodnie przed walką,
to był zbyt duży stres później, żeby ściąć tą wagę. On pilnował, żeby już bardzo długo przed walką mieć. Wszyscy powinni pojechać, przyjeżdżać na konsultacje do świętych pamięci Henia Środnickiego i Janka Zygmunta. Przecież oni tamtej walili. Swój pierwszy wywiad, wielki po kilka ton. Z Henkiem Średnickim robiłem wielki wywiad w hotelu Polonia w Warszawie. Przyszedłem. Przygotowania były do robienia wagi, a już w kogucie boksował nasz mistrz, który zaczynał od kategorii papierowej, później musza i miał walczyć ze Zbyszkiem Raubo mecz na Lęki. No i patrzę, co się dzieje. Wrzątek jest przygotowany, wanna z wrzątkiem. Ten Zygmunt na łokieć zbadał, czy da się wrzucić tam mistrza. Mistrza wrzucono, piszczał jak homar. Nieprawdopodobnie owinięty w koce, bieganie tam na górne piętra i z powrotem. No i w końcu do wywiadu się przygotowano i wywiad był, trzeba przynać pyszny, bo przegrał z Raubo następnego dnia. Chyba kieliszek i ręczniki też były. I tak zrobił też shot w Anglii. To nie mogli uwierzyć Anglicy. Gratulowanie mu podchodzili. Jak on zrobił w godzinę czy dwie tę uwagę? Tyle. A ty ile najlepiej, ty ile najwięcej robiłeś? No to mówię, do debiutu chyba. Jak debiutowałem na zawodowstwie, to zrobiłem 14 kilo. A to gdzieś w ciągu 3-4 miesięcy. Także to było tak spokojnie. A tak mocno jak robiłem wagę, to w dwa dni kiedyś na Bundesligę do Holandii jechaliśmy. Miał za mnie jechać taki inny bokser, taki Marcin Pieje, kiedyś boksował też w Poznaniu, ale jakąś tam kontuzję złapał. Musiałem ja pojechać za niego. Ja już miałem wolne, bo to był koniec sezonu. Byłem w Koninie, zadzwonili po mnie, żebym wrócił. Ważyłem 83 kilo i 75 kilo, to był czwartek wieczór. Miałem piątek i pół soboty na zrobienie wagi, także zrobiłem 8 kilo w dwa dni. Ale nie polecam. No, Damian Jonak do tej walki w Częstochowie, tak w perspektywie 3 miesięcy, ze 30 albo 35 to zaczął obozem w Tajlandii. Tak to wyglądało. Dobrze, słuchajcie, no to zejdźmy na chwilę jeszcze tutaj na kontynent europejski i zakończymy sobie galą w Stanach Zjednoczonych, bo walka o pas w kategorii, które Maciek świetnie zna, więc IBF Light Heavyweight Europe Title, Konrad i wracający na ring po dłuższej przerwie Mohamedi. A te w półciężki, tak? Półciężki. Bo mamy dwóch Mohamedi, jeden super średni w półciężki. Ten, który walczył z Kowaliowem, rozumiem. 41,8 rekord. On taki twardy zawodnik, ale też chyba wydaje mi się i po walce z Kowaliowem i on miał tam cięższe pojedynki i w tych cięższych nie radził sobie najlepiej. Jest pas prime, ale z drugiej strony Konrad bardzo przeciętny zawodnik. Jednak ten poziom w boksie tutaj niemieckim to teraz na łeb, na szyję upadł i tam każda niespodzianka jest. Ja chyba na Francuza postawię. Dwie zgrane karty, no bo Mohamedi, z tego co pamiętam, co z czterech ostatnich walk przegrał trzy. Ale z kim? Z poważnymi ludźmi. Z takimi, z którymi Konrad nigdy do ringu nie wszedł. Mohamedi super średni wygrał ten Mohamedi. Także na pewno to dla mnie też oczywiście Mohamedi będzie faworytem. Tak. Słuchajcie, no i Stany Zjednoczone, gala, którą będzie można zobaczyć w Polsce. Komentujecie, tak? Mówisz o gali? Tyson Fury, Otto Wallin. Tak. Jest w Polsce. Tak, 14 w nocy, w sobotę. Wiedziałeś? No widzisz, już wiesz. Tyson Fury, Otto Wallin. Dajesz jakieś szanse Wallinowi? Nie, no nie ma o czym mówić. Dla mnie ogólnie Tyson Fury jest w tym momencie w czołówce tej pay-for-pi, a w wadze ciężkiej to jest dla mnie jakby w ogóle bezkompromisowo jest dla mnie najlepszym zawodnikiem. Poza tym to jest mój... Czyli nawet po remisie i przed rewanżem ewentualnym z Wilderem... Nie. To jest u góry Fury, tak? Tak jest. To jest dla mnie tak pozytywny świr. To jest gościu, który wyszedł z depresji, z grubego melanżu, którego wyrwali w ogóle do treningu, gdzie ważył z tym brzuchem. Jeszcze ostatnio widziałem z tym Hattonem to zdjęcie jego na początku, jak zaczął trenować. Dlaczego mi się wydaje, że tu możesz szukać pewnej analogii? Także dla mnie to jest w ogóle zawodnik. I to właśnie bardziej z tych cech mentalnych, że ja gdzieś tam z nim utożsamiam i różne wspólne cechy akurat z nim mnie łączą i gdzieś tam też różne rzeczy w przeszłości przechodziły. Mówisz o lotności na nogę. Przechodziłem, tak. Ale tak, poza ringiem. I dla mnie to akurat jest zdecydowanym faworytem Tyson Fury i w rewanżu z Wilderem to samo, bo on, wiemy zresztą po ile czasu on nie boksował, gdzie wrócił po tej długiej przerwie. Ta pierwsza walka, jak wiadomo, była średnia, ale później on nie chciał za długo czekać, od razu Wilder.
i z tym Wilderem naprawdę stoczył świetną walkę. Ale jednak ja dostrzegam taką minimalizację ryzyka przed tym rewanżem ze strony Tysona Fury'ego, bo jednak zobaczmy, Wilder boksuje z rywalami z innej półki, zapowiada się teraz rewanż z Ortizem, a tutaj zobaczmy, no Schwartz, Walin, to jest jednak inna półka niż nawet starszy Luis Ortiz. Dobrze powiedziałeś, zapowiada się, bo to ciągle się zapowiada ten rewanż. Miejmy nadzieję, że dojdzie do niego, to jest listopad, prawda? Tak. 9 listopada w Los Angeles. Natomiast pytanie, bo jak tak dalej pójdzie, to 50 przekroczy Ortiz i będzie już problem. Myślę, że już nie będzie tak. Fury twierdzi, że on ma 140. No tak, Fury mówi różne rzeczy. Natomiast myślę, że faktycznie doprowadzą do tego rewanżu Fury'ego z Wilderem. Mówi się o lutym, tak, 22 lutego. Oczywiście termin może ulec zmianie, ale to będzie bardzo pożądany rewanż. Ja z kolei jednak postawię w takim rewanżu na Wildera. Zobaczymy. Ja nie wiem, tamta walka punktowo być może, no, to chyliła się na stronę Fury'ego, co tego nie ma, raczej miał tam lekką przewagę, ale z drugiej strony, jakby on to wtedy mistrzostwo zdobył, leżąc tak dwa razy, szczególnie ten drugi raz na dechach, to był takim troszkę mistrzem. Udawał. Tak, myślę, że udawał. No zobaczymy. Faktem, że wzbudza emocje. Facet natomiast denerwują mnie te walki takie przechodnie. Z jednej strony wzbudza emocje, z drugiej strony zobaczymy, jaka będzie frekwencja, bo też pamiętajmy, że na Schwarza 5000 biletów sprzedano. Każdy pięściarz jest inny. Jeden potrzebuje budować się, ten stopień trudności rywali musi być odpowiedni, żeby nabierał pewności siebie, żeby był na określonym poziomie. Fury, jak widzimy, nie potrzebuje, bo on zmotywował się gdzie? Do walki z Kliczko, a wcześniej miał te walki bardzo przeciętne. Pamiętam, to chyba byłem jedyny, który stawia na tego Fury'ego w świecie, nie mówię w Polsce, ale później walka z Wilderem. Dużo kasy? Nie dużo, bo nie dużo postawiłem, ale kilkaset złotych pamiętam, że wygram, bo ten przelicznik był wyjątkowo korzystny, około 5 do 1. Z panem Andrzejem komentowaliśmy w Rzeszowie Gale i pokazałem ten kupon. Natomiast druga walka z Wilderem, też już nikt mu nie dawał szans. I wypadł rewelacyjnie i też przecież miał i przerwę i nic się tam w jego życiu nie działo i teraz też te walki można nazwać, że nic się w jego życiu nie dzieje, on trzyma po prostu fit formę, nic więcej, nic nie wnoszą do jego ani CV, ani jego umiejętności, ale jednak do tej najważniejszego pojedynku potrafi się zmobilizować. No i tutaj nie mówimy nawet, nikt nie mówi o Walinie, bo to sam Tyson Fury mówi, że kto ma wygrać, jak nie on, który głosi dobrą nowinę. Słuchajcie, Navarrete Lorde, znacie Navarreta dobrze, bo ostatnio chyba ktoś... Tak. No to jest tak, bardzo ciekawy chłopak, cowboy, taki chłopaczek, który naprawdę sporo potrafi. No i myślę, że tutaj w tej walce też... On walczy z kim? Z Elordy, tak. Elordy to jest tylko dobre nazwisko, bo kiedyś był taki Flash Elordy. Tak. Wybitny zawodnik brazylijczyk. Świata w piórkowej. Tak, ja tak sobie myślę, że tak naprawdę takim rzeczywistym sportowym main eventem tej gali to jest Pedraza Zepeda. To może być naprawdę dobry pojedynek. A nie Navarret? To zależy od tego Nordi, wiesz? Nordi będzie walczył. Ja myślę, że tu będzie. Ten Navarret ma taki styl boksowania, że on zawsze daje emocje. Ale musi mieć kogoś, kto by mu chciał odpowiedzieć. Ten myślę, że będzie odpowiadał, chociaż oczywiście nie jest to dziadek Flash. No. Dziadek byłby za szybki. Tak, Pedraza. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Dobrze, bardzo wam dziękuję za dziś. To czekamy tutaj na jakieś sugestie od państwa dotyczące kwestii medycznych i tej kontuzji Igora Jakubowskiego. Kto będzie miał koncepcję, proszę do Igora napisać na Instagramie, bo on cały czas jest z telefonem w ręce, nawet tutaj telefon położył sobie na stole. Widzicie, leży sobie grzeczniutko, spokojnie, odcięty. Ja to jestem skupiony teraz na poważnych funkcjach, a nie na telefonie. Dobrze, słuchajcie, na koniec jeszcze taka informacja najświeższa. Nikodem Jerzewski nie jest już kandydatem do walki z Turcją o Mistrzostwo Europy, Unii Europejskiej. Obóz Polaka zgłosił kontuzję, także z innym rywalem będzie boksował Włoch Fabio Turci. Robert Parzęczewski cały czas jest pretendentem w kategorii półciężkiej, ale nie wiem, czy to jest dobra koncepcja z racji tego, że
zszedł kilka kilogramów w dół i walczy w kategorii super średniej. Ale co, chce boksować w półciężkiej? Ja nie wiem, może na jedną walkę, żeby mieć jakiś pas, tylko czy to ma sens? Moim zdaniem nie ma, no ale to jest ludzie, to jest kierują jego karierę. Sprawa zawodnika i promotora. Bardzo wam dzisiaj dziękuję. Igor Jakubowski, dziękuję bardzo. Maciej Miszkiń, Andrzej Kostyra, Janusz Pindera, Mateusz Borek, kłaniamy się. To było kolejne wydanie magazynu W ringu i pewnie z państwem będziemy za tydzień we wtorek o godzinie 19. Dobrego tygodnia, dobrego weekendu z walkami.